Szanowni Państwo, w narożniku niebieskim zobaczymy reprezentującego Gladiators Bełchatów. Oliwier Jarzecki! Oliwier Jarzecki, zawodnik Gladiator z Bełchatów, zmierza już do niebieskiego narożnika ringu w Wyszkowie. Pojedynek w formule K1. Trzy dwuminutowe rundy. Szanowni Państwo, a w narożniku czerwonym pragnę przywitać reprezentującego Kuźnię Mistrzów Wyszków, Jan Rykaczewski! Miejscowy zawodnik Jan Rykaczewski również w drodze do ringu. Asystuje mu, jak widzimy, Paweł Deluga. Pojedynek amatorskiego K1, pojedynek juniorów. Widzimy, że zawodnicy będą nam się prezentować zarówno w kaskach, jak i ochraniaczach na piszczele. I tak jak powiedziałem, trzy dwuminutowe rundy w formule K1. Jan Rykaczewski i Oliwier Jarzecki otworzą nam kartę główną, ale tylko dodam, że również na karcie głównej zawalczy Bartłomiej Rykaczewski, brat Janka Rykaczewskiego w walce numer 8 karty głównej. A przypomnę, 10 walk dzisiejszego wieczoru, a więc sporo, miejmy nadzieję, dobrego kickboxingu, dobrego K1, a także boksu olimpijskiego. Szanowni Państwo, przed nami walka otwarcza karty główne. Ja wiem, w narożniku niebieskim. Witam 15-latka. Na swoim koncie ma 25 amatorskich walk. Zdobył drugie miejsce w Pucharze Świata Mistrzostw Polski. King Klein, reprezentujący Gladiators Bełchatów, Oliwier Jarzecki! I jego oponent w narożniku czerwonym, również 15-latek.
dwukrotny wicemistrz Polski K1, również w flajcie, reprezentant kuźni i mistrzów wyszku, Jan Rykaczewski! No i podniosła nam się wrzawa tutaj na trybunach w Wyszkowie. Ogromny aplauz dla Jana Rykaczewskiego. I zobaczymy, jak te owacje przełożą się na poczynania miejscowego zawodnika. Czy będą dla niego wsparciem, czy raczej będą go tutaj deprymowały. No, ładnie teraz przytrzymał w klinczu Rykaczewski. Z tego klinczu wyszedł dobrą akcją. Teraz gdzieś się ładnie do tyłu, skutecznie się broni. Upomnienie za cios nasadą. Próba zmiany pozycji. No w kickboxingu tutaj jest zmiana pozycji, jest częstsza niż w boksie, to się oczywiście naturalnie przekłada na to, z której nogi będziemy zadawać kopnięcie. Ta garda jest też inna, tu trzeba bardziej gdzieś się mieć też na uwadze te kajkiki, które mogą dochodzić brody. K1, jak wiadomo, jest tą formułą kickboxingu taką najbardziej kontaktową, najbardziej taką, powiedzmy, pozwalającą na najwięcej. Tu oczywiście mówimy o formule amatorskiego K1, a więc widzimy te ochroniacza, także juniorskiego, a więc ochroniacze. Świetny teraz ten middle kick gdzieś tam w żebra Oliwiera. Teraz próba wycięcia ze strony Oliwiera Jarzyckiego. Dobra końcówka Rykaczewskiego. Podkreśli tą końcówką pewnie to starcie dla siebie. No, widzieliśmy kawałek fajnego wyszkolenia u tych młodych zawodników już w pierwszej odsłonie. Spokojnie, obaj zawodnicy oddychają. Nie wydaje się, żeby tutaj były jakieś ogromne trudy tego pierwszego starcia. Ring wolny, runda druga. O, teraz ostro, ofensywnie zaczął Oliwier to starcie. Zachęcił trochę Janka do tej wymiany. No i świetnie zaczęło nam się drugie starcie. Teraz próba takiego front kicka, nieudana ze strony Oliwiera. Przypomnę, Jan Rykaczewski, zawodnik z czerwonego narożnika w czerwonym kasku. Oliwier Jarzecki, zawodnik w niebieskim kasku. Oliwier Jarzecki, gladiator z Bełchatów, a więc gość na dzisiejszej gali, a zawodnik kuźni mistrzów Wyszków. Może liczyć na wsparcie swojej publiczności, co zresztą słyszymy. To jest jakiś problem z ochraniaczem, ale już to zostało rozwiązane. I wracamy do rywalizacji. Ostro wszedł w tę drugą rundę Oliwier, co było dobre dla tego pojedynku, bo przez to zawodnicy nie zwalniają tempa w tych wymianach. Świetna teraz próba Oliwiera, ale zachęcił Janka, ten wie, że musi odrabiać. Mamy tutaj przerwę.
na... Mamy ostrzeżenie, tak, za ściąganie, to jest oczywiście niedopuszczalne w K1. W Muay Thai, jak wiemy, to ściąganie jest formą walki, natomiast w K1 nie wolno tego robić. Także wycięcie nie jest tutaj liczone, wycięcie nogi nie jest liczone jako knockdown. O, teraz middle kick na middle kicki. O, ładne teraz kolano, świetnie odpowiedział również kolanem Rykaczewski. Najpierw było kolano Jarzyckiego, mam wrażenie, mniej skuteczne, chociaż bardzo efektowne. Natomiast potem Rykaczewskiego kolano wydaje mi się, że było bardziej skuteczne. I w końcówce jeszcze próbuje kolan Oliwier Jarzycki. No dobra, ta druga runda dużo bardziej dynamiczna niż to pierwsze starcie. I za chwilę niezauważenie skończyło nam się to drugie starcie. Bardzo dynamiczny pojedynek. Zawodnicy nie wyglądają na jakoś specjalnie zmęczonych. Przypominam, to są rundy dwuminutowe. Duży spokój też u obu sekundantów. Nic złego się tutaj nie dzieje w tym pojedynku. No i trzecie starcie decydujące. Zobaczymy, czy również Jarzycki zdecyduje się na tak agresywny atak frontalny jak na początku starcia numer 2. I tak, tak, dokładnie tak. Od razu gdzieś tam próbuje wejść kopnięciami. Kolano z jednej, z drugiej strony, ale szamotanina. Zaczepił się tam o liny Jarzecki, przez co nie skontrolował tej pozycji. No i teraz świetny, świetny ten high kick. Bardzo fajnie gdzieś tam zaczepił głowy Rykaczewskiego i mam wrażenie, że no dobrze wszedł w to trzecie starcie Jarzecki. Próba tego obrotowego kopnięcia ze strony Jarzeckiego. Przepraszam, Rykaczewskiego. Spory doping dla Jana Rykaczewskiego, miejscowego zawodnika. I teraz lewy, prawy. Teraz ciosami bokserskimi Jarzecki z kolei zyskuje przewagę w tej rundzie. O, teraz takim prawym sierpem zaczepił Rykaczewski Jarzyckiego. Nie będzie tutaj oczywiście knockdownu, był gdzieś tam, zaczepił się na odejściu, zostawił nogi i przez to się przewrócił. Zostawił nogi za nogami rywala. Będziemy mieli chyba drugie ostrzeżenie za ściąganie, tak jest, tak co powiedziałem, to nie jest Muay Thai, tutaj ściąganie jest niedopuszczalne, no ale to jest drugie ostrzeżenie, pamiętajmy, trzecie ostrzeżenie skutkuje końcem walki, to może być też bardzo brzemienne w skutkach, jeśli chodzi o punktację dla Jana Rykaczewskiego. Bardzo tutaj skrupulatny jest pan sędzia, ale też nie tutaj, nie sędziuje po gospodarsku, uczciwie podchodzi do swojej pracy. No i teraz musi końcówkę podkręcić się mocno Rykaczewski, bo Jarzecki tę trzecią rundę wygrywa w cuglach. Przynajmniej tak to wygląda tutaj z perspektywy mojego stanowiska, ale myślę, że również na Państwa ekranach nie wygląda to inaczej. Troszeczkę też wydaje się, że więcej energii kosztował ten pojedynek Rykaczewskiego. Dobrze go rozpoczął tę walkę, potem gdzieś te ostrzeżenia może zabrały mu troszeczkę animuszu i te dobre wejścia w każdą rundę Oliwiera Jarzeckiego. Koniec trzeciej rundy, no przyznam szczerze, z dużą uwagą będę słuchał werdyktu w tej walce. Dla zawodników tejże walki. Za chwilę będzie znał werdykt już
sędzia ringowy, a potem anonser zawodów i wszyscy będziemy tutaj zarówno przed ekranami naszych monitorów, jak i w hali mądrzejsi o to, jak punktowali ten pojedynek sędziowie tej walki. Szanowni Państwo, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Oliwier Jarzecki! Oliwier Jarzecki jednogłośnym zwycięzcą tej walki. No tutaj ustalmy szczegóły. Przede wszystkim dwa ostrzeżenia zrobiły tutaj przewagę w tym pojedynku. No a druga sprawa to, że jednak mocno zaczął trzecią rundę, no i tę trzecią rundę wygrał zdecydowanie. I myślę, że tutaj jakby to przechyliło tutaj szale zwycięstwa. Dobry początek na pewno tutaj Jana Rykaczewskiego, który nie może czuć się jakoś super zbity, super przegrany w tej walce, bo to była walka, myślę, że dużymi fragmentami, bardzo równa, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Rykaczewski robił co mógł, ale końcówka walki Jarzeckiego i też myślę, że ten skuteczność przede wszystkim tutaj pokazał już spory repertuar ciosów. Fajnie gdzieś zaczął pracować kolanem, głównie od drugiej rundy. Wysokie kopnięcia się pojawiły też w końcówce walki, a więc to wszystko gdzieś zaowocowało tym, że zwyciężył w tym